Cześć, siemanko, z tej strony Karol. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z Farminga 22 i kolejnym odcinku z serii Od Milionera do Farmera. Znajdujemy się na Pojezierzu Gostyńskim. No i dzisiaj akcja, siewy, ciąg dalszy. Dzisiaj akurat siejemy sobie soję na polu obok. Na tym polu soja dookoła, a w środku kukurydza. Też zobaczycie w akcji naszego Federstada Tempo. A na razie tak tymczasowo sobie chwilę jeszcze pouprawiam naszą siódemeczką. Powiem Wam, piękny zestaw. Ona na tych bliźniakach to naprawdę super traktor. Co więcej, kilka zmian na gospodarstwie. To Wam tak szybko pokażę. O, proszę bardzo. Dostaliśmy baloty kiszonki. W sumie to ja sobie to tam dodałem zamiast naszej kiszonki luźnej, bo dostawiałem drugi silos. Przy okazji trochę te silosy przesunąłem. No i stoją silosy i hala, ale o tym to za chwilę. Dosłownie jeszcze tam dwa przejazdy sobie tym John Deere'em zrobię. Przesiądziemy się do 6R-ki, no i będziemy sobie już tą kukurydzkę siać, a pracownik będzie nam uprawiał. Nasz siewnik, ten drugi Federstadt, ten Rapid, to już powiem Wam, obsiał w tej chwili około 11 hektarów. Ja wiem, że dla takiego siewnika 11 hektarów to jest tam kilka godzin pracy, ale tutaj no naprawdę, jeżeli chodzi o farminga, ja jestem naprawdę w szoku, nie? Że on już tyle przesiał, a my dopiero co tam, co, pszenżyto posialiśmy? I teraz trochę soi, nie? Bo jeszcze tam w kolejnym odcinku będziemy siać soję na największej działce, bo teraz to takie tam, wiecie, pipidówki, tak to nazwijmy, obsiewaliśmy. A kolejna sprawa, że jeszcze tutaj będziemy musieli opryskać i odchwaścić nasze pszenżyto, bo niestety trochę nam się chwastów dało. No i przy okazji nawożenie pszenicy, także jeszcze będzie taka akcja tam z dwóch John Deere'ów. I co Wam powiem, to Wam powiem, ale 6.6, nasz dziadek, no, trafiła do opryskiwacza i powiem Wam, że chyba z tym opryskiwaczem będzie już tak sobie pracowała u mnie. Można by rzec, że prawie na stałe. Z takiej racji, że no stety i niestety, ale musiałem ją podłączyć, bo MK stoi przy rozsiewaczu, RK przy siewniku, 7 i 8 sami widzicie, a też do opryskiwacza było trzeba coś podczepić, więc została 6.6, no i tak wyszło, co Wam powiem, ale jest ok. Co do budowy, to tam się wypowiem, jak będę na miejscu, bo tam jeszcze to nie koniec, jeszcze ogrodzenie. Jeszcze, kurczę, hala i drobna, dwie wiaty. Jedna mniejsza, druga większa, o tym Wam zaraz wszystko opowiem. Ale muszę Wam powiedzieć, że ja naprawdę, jeżeli chodzi o to gospodarstwo, teraz, no jest super. Jeszcze jak to ogrodzimy, to już będzie po prostu pięknie, nie? Picobello. Aż po prostu chce się tam pracować. No i dobra, w sumie ostatni przejazd sobie zrobimy już, niech tutaj się za robotę bierze nasz pracownik. Mam nadzieję, że tutaj w miarę ogarnie tą robotę. O, i też drugi pracownik na chwilę kończy robotę. To tam 8 sobie odstawię na bok. Ona tam nie będzie musiała teraz nic obsiewać. Obsieje sobie to wszystko dopiero na sam koniec. I tak, że poprzeczniaki będą na dwa razy siane, a boki wszystkie naraz. I to tam tyle, nie? Tyle, żeby po prostu można było i sieczkarnią obrócić fajnie i naszymi zastawami. Dobra, tutaj puścimy już pracownika, niech sobie działa. A ja się szybciutko teleportuję w biegu do R-ki, ale przy okazji Wam coś opowiem. Tutaj jak te maszyny stoją, jeszcze będzie wiata stała, także czekamy na konstrukcję. A tu jest nasza hala. Powiem Wam, piękna. Posadzka jeszcze trochę dosycha, dlatego są drzwi pootwierane, dlatego też maszyny nie wjechały. Jeszcze tam dzieje mu się to wszystko tak odstać, dobry. I co Wam powiem, fajnie jest to zrobione, bo wjeżdżamy sobie tutaj naszymi przyczepami normalnie, idzie tutaj pięknie wykręcić i tutaj wyjechać. Także to jest, powiem Wam, super sprawa. Tutaj nasze silosy, jak się nie mylę, 200 ton pojemności. No akurat w moim przypadku na soję i na pszenżyto. Tutaj będzie jeszcze zadaszenie tego wszystkiego zrobione, tego całego kosza. Bynajmniej tutaj póki co miejsce puste, wolne. Może tu jakiś, nie wiem, zbiornik na paliwko postawimy, zobaczymy. Wiecie, tu jest suszarnia, dlatego lepiej tam było to kawałek odstawić. Tak to tam mniej więcej wygląda.
Pod to wszystko wzięliśmy kredyt 200 tysięcy, także kolejny kurczę kredyt przed nami, ale powiem wam na spokojnie, nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło. Ja uważam, że spłacimy to bez większego problemu. Jeszcze no, musimy wydać, a raczej zapłacić ostatnią transzę tam w wysokości około 30 tysięcy złotych. No i będziemy ludźmi wolnymi, tak to mogę kurczę nazwać. Przy okazji też dołożyłem kostkę do końca, tak jak widzicie. Dobra, tutaj tą ósemkę to ja zaraz zwolnię z pracy, bo żeby tutaj się czasem coś nie odwaliło. Też on tam widzę, że ma jeszcze kawałek do dosiania, ale to już tam. Już tam niech on sobie tą robotę odpuści. Ja się tam później tutaj przesiądę do ósemki. A na razie bierzemy się za siewy, ale kukurydzy. Pracownika do kukurydzy za bardzo tutaj nie wpuszczę, bo niestety, ale z tym siewnikiem ma problem i sieje dość szerokie poprzeczniaki. To już się przekonałem na buraku cukrowym, aż za szerokie, że tak powiem. Ale to już tam mniejsza, powiększa. Ok, tak jak mówiłem, tak też zrobimy. Muszę sobie mniej więcej GPS tutaj o droga ustawić. A przy okazji na 5 stopni. No i okej, okay, i by było. Także jest to już całkiem ok. Trochę nawozu pójdzie, mam nadzieję, że go mi tutaj wystarczy. I trochę sobie zjedziemy na bok. Czekaj, to nie, w tą stronę. O, no coś takiego tam mniej więcej. Tu i tak siejemy na GPS-ie, więc wiecie, wszystko będzie i tak rozłączone, jak być powinno. Dobra, tam Johnny sobie śmiga, więc okej, okay, nawigacja do środka, światełka wyłączymy, bo niepotrzebne. A, to się tak słońce, kurde, odbija, ja myślałem, że tutaj światło mam włączone. Dobra, no i ruszamy. Kukurydza, czas start, mam nadzieję, że no, w miarę to szybko i sprawnie nam pójdzie. I będzie to obsiane. Przy okazji sprawdźmy maszyny używane. No tutaj kurczę ten John Deere. No koci, żeby go kupić, ale to jest tylko 65-20. Teraz raczej już będę inwestował w ciągniki 200+. Nawet tak po cichu wam powiem. Jest jeszcze pomysł, ażeby taki traktor gdzieś tam na jesień, jak byłyby pieniądze ze sprzedaży bydła i rzepaku, no to tam jakiś taki ciągnik zakupić. Ale to... to jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie. Sieje na nawigacji, w sumie to i bez ścieżek, więc nie będę siał raz po raz. To sobie tak co drugi wjazd będziemy tutaj ogarniać. Powiem wam, że tempo robi robotę. Sami jak widzicie, 2,86 hektara już obsiane. Sporo ogólnie wyszło buraka, bo tam no co 2, chyba 7 hektara. A jeżeli chodzi o przęży, to chyba 9,5 hektara obsialiśmy, także no powiem wam, że łot groma i ciut, będzie tego do zbioru. Nowy kombajn jak przyjedzie, będzie miał co robić, nie ma co ukrywać, no ale też po to się kupuje nowy kombajn, nie? Żeby jednak pracował na siebie, a nie się opierdzielał. Kukurydza będę starał się tak w miarę tutaj prosto posiać, ogólnie to mogłem sobie tutaj na 180 stopni ustać z tym siewnikiem, ale pod tym mi się nic nie zgadzało, więc wolałem troszkę to pominąć. Co do zbiorów, to jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj w sumie już będzie to ostatni przejazd, chyba od tej strony, bo potem już pójdzie siewnik. A zresztą zobaczymy jeszcze, jak z tą kukurydzą wyjdzie. Ale chyba tak, chyba już tutaj więcej obsiewać nie będę. Tyle już wystarczy. To zrobię te dwa przejazdy i będziemy już szli bardziej w lewo. A tutaj od gospodarstwa, żeby było w miarę równo, to sobie po prostu obsiejemy to tą naszą wcześniej wspomnianą soją. I będzie już, myślę, picobel, ewentualnie tam może jeszcze jeden przejazd zrobimy. Ale to zobaczymy, jak to wyjdzie. I chyba od przyszłego sezonu będzie koniec już z takim dziwnym, dajmy na to, obsiewaniem. Już soi wokół nie będę obsiewał. Będzie szła po prostu kukurydza dookoła, całe pole kukurydzy i bez problemu myślę, że będzie
to też dla mnie do ogarnięcia potem. No wiecie, powiem wam, trochę to uciążliwe jest, nie? Tak to obsiewać, że dookoła idzie ta soja, dlatego też chyba już właśnie od tego przyszłego sezonu postaram się robić tak, żeby już tej soi tutaj nie obsiewać. Będzie oddzielnie na polach soja i oddzielnie na polach będę też sobie obsiewał tutaj kukurydzę. I to myślę, że będzie najlepsze rozwiązanie. Ale to jeszcze zobaczymy, jak to tam wyjdzie w przyszłości, bo też no, nie będę ukrywał, wypadałoby kupić sieczkarnię, a zaraz sobie nawrócimy, to wam to pokażę. Sieczkarnia nie jest tutaj tania. Jeżeli chodzi o jakieś tam kredyty, no na razie jak dostanę na kombajn, to już chyba będzie ostatni kredyt i więcej na razie brać nie zamierzam. Ale to jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie. Ulala, tutaj jak pięknie, prosto mi to poszło. No powiem wam pięknie. Sieczkarnia. Żeby nie było, jak wszystko zielone, to i sieczkarnia niech będzie zielona. Jedna z droższych, ale nie najdroższa. Ok. John Deere. No tutaj już chyba nic nie będę za dużo zmieniał. Weźmiemy sobie tego. 451 tysięcy złotych. Kombinacje do John Deere'a. No najlepiej taki 6-metrowy header. 451. 531 tysięcy złotych sieczkarnia, kurczę, z headerem. Ja pierdzielę, nie? Ale zobaczymy, co będziemy jeszcze tutaj robić z kiszonką, bo może też właśnie i kiszonka będzie, jeżeli chodzi o trawę, będzie też robiona w silosy, to przy okazji dokupimy sobie header do trawy, więc to są kolejne pieniądze, albo podbieracz. Jeszcze zobaczymy, jak to tam wyjdzie. Ale mimo wszystko, no, tam nie będzie. Ok, dobra, tu jest git. Jedziemy dalej. Póki co ten nasz pracownik sobie radzi, więc i my sobie w miarę tutaj radzimy z tymi siewami. Myślę, że tutaj prawie całe pole obsiejemy. Także tutaj ta robota naprawy nam w miarę sprawnie idzie. Także to mnie też bardzo cieszy. No, sieczkarnista, jak tutaj przyjedzie, to będzie miał co robić, nie? Nie ma co ukrywać. No on tutaj, kurde, trochę pojeździł u nas. Albo i z agrosharingu wezmę sieczkarnię, to może trochę samemu popracuję. Zobaczymy jeszcze, jak to tutaj wyjdzie. Ale tak patrzę na nasiona i na ten, to dużo nie idzie. Myślałem, że będzie gorzej. W buraku było dużo, dużo większe zużycie tych nasion, a tutaj coś tak, kurczę, jakby się opierdzielało nam to wszystko. Ale to tam, wiecie, już mniejsza, o większa. Jak zostaną nasiona, to będą na kolejny rok, albo się komuś sprzeda, to tam wiecie, z tym akurat u mnie problemu nie ma. To sobie tam kawałek dalej dojedziemy, bo ten skos idzie. John Deere zaraz będzie potrzebował naszej pomocy, także tak to wychodzi. Tam zobaczcie, jeziorko powstało, bo jak miałem okazję, to jak już dokupiłem to drugie pole, to też przy okazji tutaj troszkę się pobawiłem, wyciąłem ten zagajnik, mam trochę większe pole, a przy okazji też no, jest trochę sprawniej tutaj cokolwiek robić na tych naszych działeczkach. Wiadomo, będzie trochę takiego okrążania tego wszystkiego, bo będą dwa drzewa, takie dwa zagajniki właśnie z drzew i dodatkowo jeszcze właśnie ten tutaj wspomniany stawek, ale myślę, że bez większego problemu lepiej będzie mi tak pracować, aniżeli tak jak wcześniej śmieszny zagajnik, ani tam opryskiwaczem nawrócić, ani nic. Tak to teraz sobie to elegancko okrążamy i nie ma z tym większego problemu. Tego naszego John'ego to chyba zaraz na chwilę przejmę i temu pracownikowi tam ułatwię robotę, jeżeli chodzi o obrabianie tamtego terenu, bo jednak kurczaczki, ale trochę mu to tam może ciężko iść. A to akurat jeszcze ten jeden przejazd sobie wykonamy i go tam podmienimy. Po prostu tylko obrobię sobie tutaj wokół tego drzewa, bo widzę, że nawet w miarę sprawnie mu to idzie. Na tym gospodarstwie, jak już postawię te wiaty, no jest tam jeszcze taka jedna sprawa do zrobienia. Dobra, jeszcze tutaj sobie przejadę dwa razy i dopiero wtedy się z nim zamienię. Tutaj tego przejazdu nie będę robił, bo i tak go zaraz agregatem rozjadę. Tutaj na tym naszym właśnie gospodarstwie jest taka jeszcze jedna sprawa do zrobienia, czyli miejsce na baloty. No i tak się, kurczę, zastanawiam, gdzie to postawić, co i jak, bo jest to dość proste gospodarstwo.
Nie chcę go za bardzo tutaj go powiększać. Jest jeszcze akcja taka, że w stronę tutaj zabiorę jeszcze trochę terenu, gdzie po prostu są silosy i tam coś postawię, ale to mówię, jeszcze tam zobaczymy, jak to wyjdzie. To też byłoby takie miejsce, żeby powiedzmy postawić gdzieś tam przyczepy na przykład. Taki jest mój pomysł. Co z tego będzie, to się jeszcze okaże. Dobra. Tutaj tego John'ego naszego już podmienimy. Na chwilę bynajmniej, żeby tutaj to sobie doprawić i dalej podziałać. Ale powiem wam, że naprawdę nie jest źle. Dość fajna tutaj ta robota idzie, a już przy okazji chyba dosypiemy sobie nasion, bo tak jak patrzę, to trzeba już by było. Nawóz to może tak nie, ale nasiona by przydało się tutaj, kurczę, dowieść. A więc okej, opuszczamy sobie siewnik, John Deere'ka na chwilę zgasimy i wpadniemy do tej naszej siódemeczki. Okej. Dobra, w sumie ten pracownik, jak tutaj teraz będzie jechał, to niech on sobie dojedzie. Jeszcze ten jeden przejazd, a potem już będziemy się tutaj bawili dalej z tym. To ja może w międzyczasie ósemką zrobię tam ten jeden przejazd ostatni. A z tym pracownikiem wam powiem, ja nie wiem, jak on tu kurka wodna w końcu pracuje, ale dobra, jak jedzie, to niech jedzie. To ja tutaj ósemką, jak mówiłem, zrobię ten ostatni przejazd przy okazji. No tak, dzisiaj trochę się poprzesiadam do ciągników. No i zobaczcie, 11,1 hektara już obsiane. O, tutaj na spokojnie, myślę, że około 14-15 hektarów obsiejemy na tym naszym gospodarstwie do końca tego sezonu, a jeszcze wiadomo, potem rzepaki, bo też prawdopodobnie rzepaki tym siewnikiem po prostu pojadę siać. Jedzie po prostu tylko i wyłącznie Romaco i w to siewnik i mam nadzieję, że jako tako to wypali. No i majster w złą stronę nawracać, no ale już trudno. Tam niech przejedzie jeszcze te dwa przejazdy, to ja sobie przy okazji ogarnę uzupełnienie siewnika w nasiona. A ósemka niech sobie tutaj stoi na końcu. Później się to ogarnie. Dobra, Jake'a jest. Nawozu nie chcę na razie, bynajmniej póki co. Ej, nic tutaj nie widzę. Okej, paleczok jest, tylko troszkę niżej. Ups. Okej, ładnie to jest wzięte. Także lecimy. Jak tu będzie ta wiata, to powiem wam, wszystkie maszyny praktycznie będę miał tutaj pod wiatką. Jeszcze tylko na tym gospodarstwie numer 1. Jak dokończę w przyszłym roku te moje modernizacje, to już będzie całkiem fajnie, bo tam no, też będzie postawiona hala, będzie też przy okazji troszkę takiego miejsca dodatkowego na maszynę, no i na zwierzynę, także myślę, że będzie całkiem ok. Dobra, teraz ten tu będzie miał teraz problem kolejny, jeżeli chodzi o uprawę, to już trudno, ten jeden przejazd sobie wykonam za niego. Obkrążę mu to drzewo, żeby nie było żadnych problemów. Tutaj on teraz chyba jeździ mniej więcej na nawigacji. Także coś mniej więcej takiego. Okej. Okay. To tutaj ułatwimy tą robotę troszkę. W sumie tam dużo już jazdy nie zostało, no nie ma co ukrywać. Ale jednak jeszcze trochę. Także podziałamy tutaj jeszcze chwilę. No muszę wam powiedzieć, no siódemka ratuje mi trochę dupę, nie? W tym roku, bo tak to bym miał trochę problemów. Miałbym ciunika pod ten agregat, a tak sobie nawet fajnie, świetnie, uważam, radzimy. No i ten agregat też, powiem wam, super sprawa, mimo że to jest 6 metrów, to idzie tym fajnie tej robotę zrobić, no ma to swój klimat, także no cieszy mnie taka robota. O, od razu tutaj to nasze bajorko sobie okrążymy, no i zobaczcie, elegancko 24 metry podejrzewam, że jest z tamtej strony, żeby ładnie to objechać. Także teraz robotę już tutaj można na tym naszym gospodarstwie fajną robić. I no i się fajnie rozwijać, kurczę, powiem, no,
Podoba mi się tutaj po prostu. Jest to fajna mapa, trochę niedoceniona uważam. Też ma tam jakieś swoje błędy, jakieś tam braki, ale nie ma tragedii, jest naprawdę super. Lubię tutaj na tej mapce sobie działać, naprawdę. Jest to jedna z moich ulubionych serii. No i aby była no, jak najdłużej jedną z ulubionych, to będzie świetnie. Tak patrzę na czas, ale czasu to my jeszcze, kurka wodna tutaj sporo mamy, także dobrze jest. Akurat sobie podziałamy z tym wszystkim. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj to wszystko ładnie, pięknie doprawić, tak jakbym chciał. No i też dzisiaj posiać, to wtedy nam jeszcze jutro zostanie soja. No i ruszamy z sianokosami, a co do sianokosów mogę się pochwalić i pożalić. Wypożyczymy fajne sprzęty, także też u nas będzie się tutaj działo. Miała być wypożyczona kosiarka samojezna, ale będzie coś innego, ale też uważam, że dość fajnego, bo przyjedzie do nas, a mniejsza o większa. Jak przyjedzie, to zobaczycie, ale muszę wam powiedzieć, naprawdę fajny sprzęt. Także sobie tutaj ładnie poogarniamy sianokosy. Ogólnie rzecz biorąc, to akurat w tym sezonie, tak jak mówiłem, ta łąka koło gospodarki będzie na siano, a tamte łąki, duże dwie, będą na siano, kiszonkę. No i tak to mniej więcej będzie wyglądało, bo po prostu potrzebuję zarobić pieniądze, a siano też mi jest potrzebne, zarówno to siano dla zwierząt, jak i siano dla mnie, bo po prostu no, jest trochę finansowo ciężko, ale jeszcze idzie to ogarnąć, także nie jest jeszcze tak tragicznie. No ale jednak ten kombajn trochę mi tutaj wyniesie, bo tam ponad 300 tysięcy trzeba będzie za niego położyć, mam około połowy. Więc takie 150 tysięcy by się przydało. Raczej tego nie zarobię, więc wspomogę się kolejnym kredytem, ale prawdopodobnie ten, który był brany na ładowarkę, po prostu będzie ten na 100 tysięcy, co jest. No, a nie, nie brałem na ładowarkę kredytu. Aż dziwne. A jo, zapomniałem, że nie brałem. Także weźmiemy sobie kredyt na kombajn. Taki tam 5-letni. Bo tak mniej więcej się teraz z chłopakami dogadałem. 5-letnie finansowanie fabryczne, także ogólnie spoko uważam, że będzie. Poradzimy, myślę sobie, finansowo tutaj teraz. Jak będą już pierwsze sprzedaże, to już całkiem będzie ok, bo jednak pieniędzy sporo nam wpadnie. Nie będzie już tutaj można koniec z końcem podzielić. No, poprzez żniwa to w ogóle teraz już od maja się zaczną w sumie zarobki, bo pójdzie się na kiszonkę na sprzedaż, pójdzie rzepak. W sierpniu bydło sprzedamy, więc tak sumiennie mogę wam powiedzieć, że jak będzie 30 ton rzepaku, to około 150 tysięcy złotych razem z bydłem myślę, że co najmniej zarobię. Także to mi pozwoli dalej przeżyć. A co dalej? No kolejne dopiero tam jakieś sprzedaże grubsze będą na jesień, bo pewnie kiszonka pójdzie, jakaś stara może czy coś. A jeszcze kolejne to już tam całkiem późno pójdą, będą sprzedawane. Dobra, pakujemy się do tej naszej szóstki i działamy sobie dalej. Bo trochę tutaj jednak tej roboty mamy. Ale naprawdę muszę wam powiedzieć, ja jestem zadowolony jak z tego, jak to teraz idzie, jak to wygląda. No jest świetnie, nie? A co do siewników, tak wam powiem, że no oprócz tego ciąganego, to z zawieszonych siewników już raczej nic nie kupię takiego szerokiego. Kolejny siewnik, który bym chciał kupić gdzieś tam na przyszłość, to też jest Federstadt. Nie ma co tutaj tego ukrywać. Federstadt, ale już dużo, dużo większy. Już nie pod ten ciągnik. Ja go sobie z pewnością kiedyś kupię. O, proszę bardzo, tego 12-metrowego, ale to jeszcze troszkę czasu do tego trzeba, nie? To naprawdę jeszcze kilka ładnych lat. Na razie i tak uważam, że nie jest źle, bo fajnie sobie tutaj radzimy na tym gospodarstwie. Ale gdzieś tam taki siewnik z pewnością się u mnie pojawi. Dobra, teraz tak mniej więcej, bo tu już idzie to ze skosa, to te przejazdy będę musiał tak troszkę inaczej porobić, ale sobie zaraz z tym poradzę. To będzie przejazd tutaj nie ten, a ten. No i tak mniej więcej to od tego momentu sobie będziemy szli. No
siewnik i tak zaraz to wszystko ładnie pozaznacza. Powiem wam, z tymi GPS-ami, nie GPS-ami, teraz to jest robota, naprawdę, człowiek wie, że tu żyje, nie? Wszystko ładnie wyliczy, wie jak ma obsiać, także tutaj naprawdę jest dobrze, muszę wam powiedzieć. Mówię, tak trochę zastanawiałem się nad tą soją i jeszcze w tym roku ją raczej tutaj obsieję. W sumie jeszcze mam czas, bo jeszcze to będę mógł wszystko sobie dosiać dookoła. I zobaczymy, czy będzie soja dookoła, czy może będzie kukurydza i tam jakieś dwa przejazdy sobie, trzy wykonam. Jakbym miał to kosić, to po prostu sieczkarnią. Mam dwie moje szczypy objętościowe, więc też będzie w co to ładować. Także zobaczymy, jak to jeszcze wyjdzie. Tutaj już czas pokaże. No poniekąd mnie to korci, nie? Dlatego będę starał się może to zrobić. I nawet powiem wam, że może w tym sezonie to już ogarniemy. Sieczkarni raczej wątpię, żebym kupił taką maszynę, bo to już są pieniądze, nie? To już jest gruby pieniądz, jak na moją sytuację finansową. Nie wiem, co by się musiało stać, żeby ją kupić, ale jest to jeszcze możliwe. Nie będę ukrywał. Ale jak mówiłem, na razie są inne priorytety. Trzeba spłacać kredyty, trzeba pobudować wszystko, a sieczkarnia to zawsze może poczekać. Zwłaszcza, że wynajem takiej maszyny jest dość tani, nie ma co ukrywać. Mamy tutaj sieczkarnię, ten akurat model 23 tysiące i tutaj 24, nie? To w sumie taką sieczkarnię, jakbym chciał wynająć, no około tam 25-6 tysięcy bym musiał liczyć, bo około 2 motogodzin ona u mnie zrobi, to tam nie ma bata, że tak powiem. To tam ona u mnie narobi na pewno, więc zaraz zobaczymy, ile to tak mniej więcej by wyszło. 24 plus roboczo godzinę sobie policzymy na 2. Co, na godzinę działania 10 tysięcy? Ja pierdzielę, to jest już 24, 30, 44 z 50 tysięcy. To jest 1/8 wartości sieczkarni, czy tam 1/9. To nie, to wam powiem, że chyba taką sieczkarnię kurka ładna się kupi i będzie u nas, nie? Bo to jest po prostu już niepojęte, nie? 50 tysięcy to jest łot groma i ciut-ciut. Jakbym nawet kredyt sobie wziął, to kurde, roczna rata tyle chyba nie wyniesie, nie? Zaraz sobie zresztą sprawdzimy, tylko tak z ciekawości. No ale żeby to sprawdzić, to będę musiał takie nieładne zagranie zrobić. Kurde, teraz wam powiem, że kredyty tobie będą żarły, ale okej. Dodamy sobie 80 milionów. I sprawdzimy sobie kredyt na... Kurde, ile ta sieczkarnia? Jeszcze raz, kombajn, sieczkarnia. 451... 530? Jo, 530 tysięcy, weźmiemy kredyt 530 raz 2, 3 na 5 lat, kurwa, tycha miesięcznie, ja pierdykam, no to nie, no to 120 tysięcy rocznie za sieczkarnię bym płacił, to jest kurde niepojęte, nie? Dobra, weźmy na jakieś, kurka wodna, nie wiem, 8 lat spróbujmy jeszcze, ale to mimo wszystko to jest... na 5 lat wychodzi 9, na 8 lat 6, a na 10 lat 5 100. No nie no, powiem wam, że mimo wszystko to ja wam powiem, że z tą sieczkarnią bym się grubo zastanawiał tutaj. To jest kupa pieniędzy, naprawdę, co by nie było. Poniekąd no sporo się zarobi, nie, na tej siano kiszące, ale chyba wolałbym po prostu ten sprzęt wynająć, naprawdę. Bo tak to powiem wam, że przekichane trochę, nie? Takie pieniądze płacić. Dobra.
Johnny tam skończył robotę, ja tutaj będę musiał ten kawałek jeszcze urobić, co on zostawił. Także w sumie zaraz sobie do niego dojedziemy. I tutaj dokończymy zaraz to sianie już poza odcinkiem tej kukurydzy. Szczęście i nieszczęście, już dużo jej nie zostało. Ale kurde, on cały czas się zastanawia, bo jak obsieją już dookoła, to wypadałoby sieczkarnię wynająć, nie? Jak ją wynajmę, to kupa kasy na nią pójdzie. 50 tysięcy. Holender, no i tak i nie wam powiem, bo jeszcze kredyt na kombajn wezmę, ale tam na kombajn to pójdzie z 200. Dobra, powiem wam tak. Oficjalnie pole będzie obsiane kukurydzą w całości, już się tutaj w soję nie będę bawił, bo tam w sumie nawet bym musiał ją dokupić, bo już jej dużo nie zostało, więc po prostu powiem wam tak szczerze, że będzie całe pole w kukurydzy, a sieczkarnię prawdopodobnie już kupimy, nie? Najwyżej po prostu więcej zarobimy u nas na siano kiszące, no i potem kiszonkę wiadomo się posprzedaje. Okej, tutaj sobie boczkiem szczelimy sobie ładnie, pięknie i pojedziemy doprawić ten kawałek. No a cóż, ja wam dziękuję za oglądanie, wbijajcie na moje pozostałe odcinki, pod tym odcineczkiem zostawcie łapkę w górę, komentarz motywujący do działania oraz subskrypcję, gdyż na bieżąco lecimy po 1500 subskrypcji. Bardzo powolno, w slow motion, ale mam nadzieję, że dojdziemy jak najszybciej do tego momentu. No i jeszcze raz dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, na razie, cześć!